Kilkanaście zarzutów prokuratorskich usłyszało 5 osób, które z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wyłudzały pieniądze. Chodziło o finansowe wsparcie pracowników w czasie przestoju spowodowanego pandemią COVID-19. Oskarżeni reprezentowali jednoosobowe działalności, które otrzymały wsparcie mimo nieprawidłowości w składanych wnioskach. Wszystko działo się od stycznia do sierpnia 2021 roku na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Chorzowa. Fatima Orlińska. Jak informuje prokuratura okręgowa w Sosnowcu, zorganizowana grupa przestępcza mogła wyłudzić nawet kilka milionów złotych. 12 zarzutów usłyszało na razie 5 osób i dotyczą one wyłudzenia oraz usiłowania wyłudzenia od Skarbu Państwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponad 800 000 złotych. Niewykluczone, że wkrótce zarzuty usłyszą kolejne osoby. Za pośrednictwem tych firm oskarżeni aplikowali w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach o przyznanie wsparcia finansowego do zatrudnienia pracowników. W kilku przypadkach doszło do wypłaty środków, ponieważ w składanych wnioskach oskarżeni umieszczali nieprawdziwe informacje. Dotyczyły one wielu kwestii, m.in. faktu zatrudnienia w jednej z firm osoby, która w okresie obowiązywania dofinansowania miała status bezrobotnego, bądź też innego mężczyzny, który w tym samym czasie był zatrudniony przez zupełnie innego przedsiębiorcę, niezwiązanego z przestępczym procederem. Niewykluczone również, że oskarżeni będą musieli zwrócić pieniądze wypłacone w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19.